Witajcie, kochani. Nie tak dawno mówiłam o współczuciu i współodczuwaniu emocjonalnym, ponieważ nadal pracuję nad tym tematem. Jest to jak zawsze proces, który się toczy. Kiedy wgłębiam się jeszcze bardziej w ten temat i zaczynam doświadczać, tak się zadziało w moim życiu, jak wspomniałam wcześniej, że trafiła pod moją opiekę istotka kochana w postaci kotka. Kotek ma 16 lat. Kiedy kolega go przywiózł, był nie dość, że mocno zestresowany, gdyż znalazł się zupełnie w obcym domu, ale również bardzo chory. Miał tak mocny katar, że nie mógł oddychać. Miał trudności po prostu z oddychaniem. Natychmiast poczułam, że ten kotek potrzebuje dużo ciepła. Oczywiście nie tylko fizycznego. Niemniej, cały czas go tutaj podgrzewam takim wentylatorkiem, który bardzo lubi, bo podchodzi do niego. Jest to taka dmuchawa, mała, która ewidentnie dużo zdziałała już przez jeden dzień, gdyż nie dość, że ogrzewa, to jeszcze podsusza ten katar. Widać, że wszystko wychodzi na zewnątrz, ale jednocześnie kotek jest o wiele zdrowszy. No i przede wszystkim już odstresowany. Poczuliśmy się już bardzo blisko w takich relacjach ze sobą, zarówno fizycznych, no ale przede wszystkim, można powiedzieć, w serdecznym takim stosunku do siebie, pochodzącym ze sfer duchowych, z serca, a nie tylko z poziomu fizycznego. Bo samo drapanie czy smeranie za uchem takiemu kotkowi nie wystarczy. No i mam teraz piękne doświadczenie właśnie z tą istotką kochaną. I w pierwszym momencie, kiedy obserwowałam kotka, kiedy się z nim zapoznawałam i on ze mną, zaczęłam odczuwać na pewno współczucie, ale również zaczęłam współodczuwać na sobie stan tego podeszłego wieku i choroby i zmiany sytuacji dla tego kota. Aż poczułam mocne wzruszenie i musiałam sobie zapłakać. I od razu przypomniał mi się temat właśnie, o którym niedawno mówiłam. I zdaję sobie sprawę, że mówiłam właśnie dokładnie o utożsamianiu się ze smutkiem, z chorobą ciała na przykład, albo z trudnymi sytuacjami, co nie wpływa pozytywnie, ponieważ wchodząc w tę energię, było mi też źle. I bardzo szybko poczułam taką szarą energię wokół siebie, która nie bazowała na sercu, na miłości, tylko na ludzkich ocenach, na umyśle. Dzięki temu bardzo szybko rozstałam się z takim stanem i poczułam bardzo mocno, że należy transformować te uczucia jak najszybciej. Tak też zrobiłam, kierując się do serca,
Ale doświadczałam nadal nie tylko współczucia, ale właśnie takiego odczuwania tej czującej istotki, która jest teraz ze mną. I to pomogło mi, aby kierując się sercem, poddać się całej sytuacji. Przede wszystkim była potrzeba dużego spokoju, cierpliwości. I ten cudowny kotek jest takim dla mnie lustrem, bo zaczęłam obserwować jego zachowania, aby nie robić nic ze swojej strony, ponadto, czego on sam sobie życzy. I tu nie chodzi o jakiś dystans, odsunięcie się, lecz obserwację i skupienie się na uczuciach, nie emocjach, które w pierwszej chwili dobrze, że były krótkotrwałe, bo nie były dobre ani dla mnie, ani dla kotka, który również czuje. A tym bardziej, że potrzebował odnaleźć się w nowej sytuacji. Dla niego jest to zmiana, a tym bardziej na stare lata, chociaż chwilowa, niemniej bardzo mocna, taka niespodziewana, gdyż właściciel poleciał na urlop, na święta do Polski, więc zarówno rozstanie z właścicielami, a także z domem, w którym był przyzwyczajony do swoich miejsc, nie jest łatwe dla człowieka, co dopiero dla istotki, takiej małej, bezbronnej, no i bardzo serdecznej. I kiedy zaczęłam się właśnie skupiać na takiej obserwacji i na tym, co płynie już w moim sercu, a nie poprzez emocje, nastąpiła taka szybka transformacja tego smutku, tych wyobrażeń i poczułam, że cudownie jest współodczuwać, kiedy następuje zupełnie inne zrozumienie z innego pułapu mojej świadomości. Kiedy zaczyna się to wszystko odczuwać sercem i to współodczuwanie pochodzi z serca, które się otwiera na wszystkie czujące istoty. A tym samym na kotka, który w tej chwili przyszedł do mnie dla pięknych lekcji, za które teraz dziękuję, ponieważ to wszystko się toczy bardzo pięknie, się rozwija. I kiedy nastąpiło to oczyszczenie i kiedy światło wpłynęło z serca na mnie, takie transformujące. Czułam tą moc tej transformacji, kiedy te energie przekształcały się bardzo szybko z emocji w cudowne uczucia. I zaczęło promieniować tutaj w całym domu, tej naszej przestrzeni. I bardzo szybko nastąpiło zbliżenie, bo kotek przyszedł do mnie, wskoczył na kolana i dosłownie się przytulił do serca. Ja z wielką radością również przytuliłam go. I tak sobie siedzieliśmy dosyć długo. Ale też nie robiłam nic na siłę i dawałam cały czas taką wolną przestrzeń. Więc przyszedł moment, kiedy chciał zejść. Tak się stało. I poszedł wreszcie jeść, ponieważ przez parę godzin w ogóle nie jadł, ani się nie załatwiał. Ten stres po prostu taki był widoczny, odczuwalny. I pomyślałam, że kiedy ja również się podłączyłam pod taki stan, albo było to we mnie, to odczuwamy to nawzajem. To jest to takie właśnie współodczuwanie. I to wszystko teraz zależy od energii, które przejawiamy, w których jesteśmy. Więc kiedy zaczęły przyjmować taką formę subtelnych, tak to odczułam, kiedy przypłynął taki głęboki spokój, pojawiła się radość z tej sytuacji, z tego bycia, z możliwości opiekowania się. Poczułam taki ogrom opiekuńczości płynący z serca i taką potrzebę niesienia pomocy, aby kotek wrócił do zdrowia, do równowagi. I zupełnie później automatycznie się zaczęło dziać coś takiego, że przychodził do mnie i zaczęłam mu przykładać dłonie w różne miejsca.
czując, że jest potrzeba, aby właśnie wygrzać mu zatoki, na przykład masowała mu główkę, ale również różne części ciała, których przedtem na początku nie dał sobie w ogóle dotknąć. Zwłaszcza, może nie lubią kotki, kiedy się dotyka karku, głaszcze, ale właśnie po paru godzinach on dosłownie jakby tego chciał, a ja szłam za tym tropem, bo tak czułam. Zaczęłam mu przykładać po prostu dłonie wzdłuż kręgosłupa, do różnych narządów, trzymając je chwilę, tak jak czułam. Jakoś tak intuicyjnie poczułam taką piękną wymianę tego ciepła, zaufania, które się pojawiło dosyć szybko. Poczułam to. Takiej jedności. I wówczas zaczęłam odczuwać, że nie jest to tylko taki kotek z poziomu fizycznego, jako zwierzątko. Lecz jest to istota, naprawdę czująca, cudowna, kochana istota, która również w tym kontakcie daje bardzo wiele mnie. Kiedy patrzę właśnie, jaki on jest spokojny, jaki jest cierpliwy. Jest to cudowne lustro, naprawdę tych wszystkich wartości, które są takie ważne dla mnie, których odczuwanie powoduje taką szczęśliwość. W tym momencie poczułam, że kiedy współodczuwanie pochodzi z zupełnie innego takiego poziomu, jest to taka możliwość stapiania się jakby w jednej wspólnej przestrzeni, wtedy nie ma ocen, znika dualność i odczuwa się takie harmonijne współbrzmienie. Bo kiedy on mruczał, a ja go głaskałam, drapałam za uszkiem, co wiadomo, że kotki bardzo lubią i on się tego wręcz domagał, to byliśmy stopieni w jednej przestrzeni poprzez delikatność, łagodność i wówczas współodczuwanie jest postrzegane przez takie bezforemne porozumienie jakby. Jest taka otwartość na tą wielowymiarowość. I wtedy ta wrażliwość w tych energiach subtelnych rezonuje w cudowny sposób. Jest to niesamowite doświadczenie, chociaż już miałam takie sytuacje, się opiekowałam wcześniej, zarówno swoimi pieskami czy kotkiem, jak również innych osób. Opiekowałam się też tymczasowo. Teraz dopiero dochodzę do takiego momentu uświadamiania sobie, jak to jest być w naprawdę bliskim kontakcie z każdą istotą na Ziemi. I dzięki naszemu spotkaniu mogę teraz to bardziej doświadczać, obserwować, przede wszystkim odczuwać. I zdecydowanie chcę powiedzieć, że tamto nagranie, oczywiście nie neguję tego, co mówiłam, ponieważ doświadczałam w życiu właśnie podłączania się, czyli współodczuwania cudzych emocji, jak mówię, tamtej audycji i poprzez to doznawania tych niskich energii, niskich wibracji, tak teraz dzięki tej kici, która tutaj sobie teraz śpi, pochrapuje, się najadła, jest zadowolony, to kotek, ale ma jeszcze katarek i to jeszcze go pewnie tam męczy, że ma problemy z tym oddychaniem troszkę. Jestem bardzo wdzięczna, że tak szybko przyszło takie doświadczenie do mnie, takie żywe, prawdziwe. Teraz sobie myślę, że te nasze kochane zwierzaczki naprawdę są takim cudownym narzędziem Boga, pięknym, gdzie takie doświadczenia tego typu, współczucie czy współodczuwanie płynące z serca, taka empatia, jest czasami łatwiej doświadczalna, jak przerabianie tego z drugim człowiekiem,
takie kochane istoty naprawdę mają w sobie coś tak cudownego, przyjaznego. I mimo, że wiadomo, że koty mają pazury i drapią, i tak się stało na początku, kiedy przyszedł do mnie, okazało się, że kotek jest teraz bardzo łagodny, delikatny wobec mnie, absolutnie nie wyciąga pazur. Kiedy ja również to samo przejawiam w stosunku do niego, kiedy daliśmy sobie czas, bez wymuszenia czegokolwiek, aby pojawiła się taka naturalna więź, właśnie płynąca z serca. I teraz mogę powiedzieć, że już nie tyle współczucie dominuje, co właśnie takie współodczuwanie, jako taki rezonans, właśnie między mną a tym kotkiem. Jest to takie nowe doświadczenie, świadome, bardzo piękne, ponieważ nie spodziewałam się aż takich uczuć i takiego odbioru wzajemnie właśnie w spotkaniu z kotkiem, 16-letnim kotkiem, który już przeżył swoje w tym życiu. W tej chwili potrzebuje spokoju, ciepła, dużo miłości, aby jeszcze sobie spokojnie mógł przeżyć swoje życie dalsze. O, i to jest piękne, kiedy właśnie zdaję sobie sprawę, że przyszedł jakby tutaj właśnie po to, abyśmy nawzajem siebie obdarzyli tymi najpiękniejszymi uczuciami, które pozwalają nam być teraz w takiej symbiozie. W tej chwili naprawdę jest spokój, takie porozumienie właśnie na poziomie duszy. Teraz wiem, że każde stworzonko na tej ziemi, tak samo jak my, zasługuje na tak piękne traktowanie, na delikatność, na opiekuńczość. I on zawsze odwzajemni to swoim ciepłem, swoją przyjaźnią. I to się przejawia, on to pokazuje. Kiedy przychodzi na kolana, czyli chce tej bliskości, to się odczuwa. Teraz tak czuję, że jestem głęboko w serduszku. Dlatego te słowa wychodzą w taki sposób, a nie inny. Tak naprawdę nie chcę się mówić, tylko chcę się czuć. To, co w tej chwili najpiękniejsze, co płynie. Dziękuję Bogu za cudowne doświadczenia, które szybko przyszły do mnie. Zawsze tak jest, kiedy zaczynamy pracować w pewnym temacie i zaczynamy medytować nad tym, chcemy to przerobić, to bardzo szybko pojawiają się doświadczenia z różnych stron, aby pokazać nam jeszcze więcej. Dlatego wiem, że jako osoba pełna empatii od zawsze nie neguję tych uczuć, tylko rozróżniam. Tak samo jak współodczuwanie z pełnej miłości, życzliwości, z boskiego poziomu, to jest cudowna relacja. A kiedy nawet wchodzimy na przykład w potrzebę pomocy czy uzdrawiania kotka, aby uwolnić od stresu, a przede wszystkim od choroby, to piękna transformacja, która bardzo szybko nastąpiła, pozwoliła, aby współodczuwanie płynęło właśnie z innego poziomu, z poziomu czystej, świetlistej energii. I tak to teraz odczuwam, ponieważ mam ciąg dalszy. Więc kiedy jest świadomość tego, to nie muszę odcinać się od współodczuwania, bo jest kolosalną różnicą wchodzenie w niskie energie, cierpienie i w umysł człowieka i bycie w tym razem z nim zupełnie inaczej, kiedy następuje transformacja. Kiedy potrafimy wejść w stan medytacji, dosłownie, i natychmiast kontaktujemy się z czystym światłem, z energią miłości, której moc transformuje nie tylko w nas, ale również w drugim człowieku, to ma sens. Takie współodczuwanie
jest warte i godne takiego działania, ponieważ jako jedność czynimy to samemu sobie tak naprawdę, pomagając drugiej osobie, rozumiejąc ją, pomagając jej wyjść z trudnych, ciężkich stanów. To są szlachetne działania, godne podjęcia ich zawsze, kiedy potrafimy, bo mamy świadomość, aby sobie z nimi szybko poradzić i zamienić je na te subtelne, czyste uczucia, które są uzdrawiające. Kiedy obserwuję tutaj moje działania przy tym kotku, to widzę, jak słucham własnej intuicji, jak to wszystko pomaga, że w ciągu jednego dnia ten kotek się zmienił, również ja, ponieważ nastąpiła ta transformacja nasza wspólna, tak to działa. Energie się zmieniły i jest taka piękna, przyjazna relacja, jakbyśmy się znali od zawsze. Nie ma żadnych blokad, barier, lęków, absolutnie. Dlatego nie ma drapania, agresji. Jest zrozumienie. I widzę, że kotek naprawdę wrócił do zdrowia już w dużym stopniu. Jestem mile zaskoczona tym. Odpuściłam sobie wszelkie obawy wcześniejsze. Patrząc na niego, jego stan na początku. I teraz to się zamieniło w taką zupełnie odwrotną sytuację. Jest to takie szczęśliwe bycie, wspólne bycie, tu na jednej płaszczyźnie fizycznej, ale jednocześnie odczuwam to wszystko na wyższym poziomie tych przestrzeni subtelnych. Niesamowite doświadczenie bardzo. Jestem szczęśliwa, że to się dzieje. Jak ta miłość, współczucie jest taką ogromną mocą właśnie, która potrafi wszystko odmienić w jednej chwili. I teraz mogę patrzeć na to życie bardziej odważnie. Też wiem, że tak się dzieje na każdym kroku. I tym bardziej mnie to zmobilizuje do transformacji jeszcze szybszej, natychmiastowej. Wszystkiego, co jeszcze się pojawi z tego egotycznego umysłu, aby naprawdę nie brnąć już w żadne energie nieczyste, niskie. Bo wiem, że to się dzieje na poziomie wewnętrznym cały czas, ale również na zewnątrz. Jest nam to, staje to się takim lustrem. Możemy dzięki temu oglądać na zewnątrz to, co jest w nas. Czymś cudownym jest odczuwanie, współodczuwanie, współczucie dla wszystkich czujących istot, co teraz dogłębnie czuję, rozumiem i wiem, że zawsze tak miałam, lecz nie zawsze byłam na tyle świadoma, aby sobie poradzić i transformować te trudniejsze sytuacje. Tak teraz wiem, że to rozróżnianie, to doświadczenie takie głębokie w tym czasie pomaga mi z większą odwagą jeszcze nieść tą pomoc, serdeczność do każdej jednej istoty. Nie muszę się już ograniczać i zastanawiać, kiedy serce świadomie podejmuje takie wyzwania, takie działania. Taka jest jego praca, taka jest jego funkcja. A miłość, miłość potrafi wszystko. Wystarczy jej zaufać, oddać jej wszelkie działania. Czuję takie uspokojenie w sobie, większą cierpliwość, daję sobie czas. A to wszystko dzięki temu kotkowi, który również tak reaguje. Siada chwilę, jakby myślał i dopiero zaczyna coś robić. Idzie jeść na przykład. Kiedy skończy jeść, znów siada, jakby się chwilę zastanawiał, co dalej. I idzie sobie, wybiera jakieś miejsce i się kładzie na przykład, żeby się przespać. Chwilę zdrzemnąć. Bardzo lubi być przy wentylatorku i teraz właśnie jest tu koło mnie, przy wentylatorze, który go ogrzewa, dmuchając ciepłym powietrzem delikatnie. Dałam na takie umiarkowane ogrzewanie. Jest to cudowne lustro dla mnie, gdyż wiem, że warto właśnie tak funkcjonować, aby patrzeć na wszystko ze spokojem, nie robić niczego za szybko,
automatycznie, lecz z rozwagą, ze świadomym wyborem. Cudowne lekcje przyszły do mnie, które dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, ponieważ zbliżają się święta wielkanocne. Z głębi serduszka życzę wszystkim cudownych, spełnionych, radosnych świąt w gronie rodziny, ale również dużo pięknych uczuć w samych sobie, ogromu miłości, serdeczności, życzliwości. I wiem, że święta to jest zawsze taki piękny okres, jest taka okazja do dzielenia się właśnie takimi energiami, które płyną sobie w przestrzeń, płyną na cały świat i docierają najbardziej do tych istot potrzebujących, cierpiących i zasilają ich. I to jest piękne działanie. Wszystkiego najlepszego dla każdego z nas.